Dzień dobry. Dzisiejszy film będzie o tym, jak nie zabierać energii dzieciom w łonie matki. Dostałem taką prośbę od jednej z moich słuchaczek, żeby na ten temat nagrać film. Dzieci to jest przyszłość. Przywiązanie do przyszłości, życie przyszłością, to jest zabieranie energii z przyszłości. Czyli jeżeli nam się coś nie wiedzie teraz w teraźniejszym życiu, to my chcemy coś przyspieszyć, jakieś procesy, żeby to się szybciej stało. To w ten sposób my zabieramy energię z przyszłości. My tę energię, jeżeli to mężczyzna zabiera, no to on ma zabraną przyszłość. Ale zabrana przyszłość to jest także i to jest brak dzieci, bo to się odbija na tym. Ale u matki, szczególnie u matek w ciąży, to się odbija na zabieraniu energii dzieciom. Jaka jest rola matki? Matka jest tak naprawdę jest dawcą życia. To ona daje życia, to ona daje tę część miłości do tego ciała, do tej świadomości. Część swojej miłości przekazuje, czyli miłość to jest ta energia. I czym więcej u tej matki jest miłości, czym więcej jest pokory, tym więcej to dziecko otrzyma tej miłości. Tak jak można zauważyć, że kobiety, które mają bardzo niedobrych mężów, których maltretują, biją, mają i są pokorne, one mają wybitne dzieci, one rodzą dzieci. Wybitne dzieci, dzieci o wielkiej miłości w duszy, które otrzymały od matki, one są zawsze zależne od ilości miłości, które posiada w duszy ich matka. Nie ojciec, matka. Matka jest tutaj najważniejsza. Za każdym wielkim człowiekiem stoi wielka matka. I właśnie kobiety, to jest ich olbrzymia rola, to jest wielka rola, przekazanie tej miłości potomstwu, czyli tworzenie przyszłości, rozwój. Dziecko odbiera każdą emocję, każdą energię podczas ciąży. Jeżeli matka ma pretensje do ojca, programuje już od razu płód, programuje to dziecko na przyszłość, będzie miało agresję do mężczyzn. Nie będzie tego rozumiało. Jeżeli to będzie dziewczynka, to będzie miała problemy z mężczyznami, gdyż to mężczyzna będzie do siebie przyciągała agresywnych mężczyzn. Ona tego nie będzie rozumieć, ale tak będzie. Tak jest. Tak to działa. Jeżeli matka jest w ciągłej takiej agresji, w ciągłych pretensjach do ojca swoich dzieci, do ojca tego dziecka, którego ma w brzuchu jeszcze, to ona tak zaprogramuje to dziecko, że nawet później jej ta pretensja minie, ona praktycznie o tym zapomni, że był taki okres, bo później sobie wyjaśnia jakieś sprawy, ale to było, ale to będzie działało. I jeżeli ona myśli, że tylko sobie wybaczy tam, a tam już się mu wybaczyłem. Nie. U dziecka to nie jest wybaczenie, u niej też nie. To trzeba naprawdę porządnie wybaczyć. I to wybaczenie musi być bardzo głębokie. Szczególnie u tego dziecka. Jak matka to zrobi dokładnie, dobrze,
to będzie oddziaływało na to dziecko, to wybaczenie, ale nie w 100%. Nie usunie wszystkiego tego, tej energii, tej negatywnej energii, która już się skumulowała, już się zapisała w strukturach duchowych tego dziecka. To dziecko już będzie już to miało i to będzie tak działało jak taka trucizna na nią. To jest blokowanie energii. To jest nie zabieranie, ale blokowanie energii tego dziecka. Gdyż takie blokady, takie programy wpisywane w sfery, w te sfery, no może trochę inne złe słowo, w struktury duchowo-cielesne, bo gdzieś tam się zapisują te programy, w tych strukturach duchowo-cielesnych, one się tam, jak tam zapisują, to one działają jak trucizna, tak jakby powoli sącząca się trucizna. To dziecko nie wie, skąd to ma. Matka czasami się zdarza, że ona już zapomni o tym, bo to już było, minęło, albo zmieniła partnera, już o tamtym chce wymazać go z pamięci, nie chce pamiętać o tym, o przykrych sprawach i zapomina. Z czasem po prostu zapomni, ale to nie znaczy, że to nie działa. To działa. Jeżeli coś się stało takiego, co my możemy zrobić? Po prostu wrócić do tego. Jeżeli sobie przypomnicie takie zdarzenie z waszego życia i wybaczać, po prostu wybaczyć temu partnerowi. I to czym głębiej, tym mocniej, tym lepiej. Często słyszę na konsultacjach, że a ja już wybaczyłem. Ale skutki cały czas przychodzą. To znaczy, że nie wybaczyła. Bo cały czas jest blokowana, cały czas ma jakieś problemy z mężczyznami. To znaczy, że nie wybaczyła. To dziecko ma dalej problemy z mężczyznami w życiu, w relacjach, to znaczy, że nie wybaczone. Skutki zawsze nam mówią o tym, czy to zadziałało, czy nie. Bo jeżeli zrobimy to dokładnie, dogłębnie, to zadziała. Musicie zrozumieć, że niewybaczenie w 1%, ciut troszeczkę zostanie tam jeszcze, takie zawahanie, a tam jeszcze, czy nie do końca wybaczyłam, czy wybaczyłem, to tak jakbyście w ogóle nie wybaczyli. Bo to po prostu z powrotem wraca. To na chwilę czujemy ulgę, że jest lepiej, ale później to z powrotem wraca. Tak to działa. To tyle miałbym o zabieraniu energii, blokowaniu energii dziecka w łonie matki. To jest okres szczególny. Okres ten w łonie matki jest szczególny dla dziecka, dla matki także. I wszelkie emocje, jeżeli, bo każdy jest człowiekiem, matka też jest człowiekiem i się zdenerwuje, ma prawo się zdenerwować, pokłócić, mieć złość do kogoś, ale w tym okresie, jeżeli to już nastąpi, to po prostu należy wybaczać. Wybaczać temu komuś, wybaczać sobie. Ten proces wybaczania przeprowadzić. My jesteśmy tylko ludźmi, matki też są tylko ludźmi. To jest tylko lekcja. Lekcja, którą musimy odrobić. Także tyle na dzisiaj i do następnego razu.